Z czym kojarzy Wam się walentynki? Myślę, że z serduszkami, z jakimiś prezentami. Ze spędzaniem czasu z drugą połówką, z panią kamerzystką na przykład, mi się kojarzy zawsze. Walentynki kojarzą mi się przede wszystkim z miłością i z uznaniem dla drugiej osoby. I pokazaniem swojego uczucia drugiej osobie. No, ze spędzeniem przede wszystkim miło czasu wspólnie, tak jak kolega powiedział, z bliską osobą, albo z psem, jak ktoś nie ma bliskiej osoby. Następnego dnia oczywiście jest lepszy dzień, jest dzień singla. Już bardziej ten dzień będę świętował. No, z Netflixem, z takimi czekoladami z serduszka, takimi czekoladkami, takimi bombonierkami. Z sercem, kupidynem, no i walentynkami ogólnie, karteczki, takie liściki miłosne. No, z pewnym rzymskim świętym, to na pewno. Z miłością, Netflixem i kolorem czerwonym. Ze strzałą i sercem na niej. Z zakochanymi w sobie osobami, które obdarzają się nawzajem prezentami i pokazują, że się kochają. Przytoczcie najszczęśliwszy moment, który Wam się przydarzy w walentynki. Rok temu w walentynki w szkole dostałam piękną walentynkę od mojego obecnego chłopaka. Ja się po prostu spotkałam z moim chłopakiem i dostałam kwiatka. Oj, trudno mi powiedzieć, chyba jeszcze taka nie nastąpiła, ale miejmy nadzieję, że nastąpi jak najszybciej. Nie posiadam, niestety. Zawsze jakoś walentynki, to był jakiś tylko dodatek do całokształtu i nie mam jakiegoś jednego konkretnego takiego wydarzenia, które by mi teraz przyszło na myśl. Czy macie już jakieś plany? Raczej tak. Ja sobie pojadę do Poznania, bo to ciekawe, bardzo fajne miasto, więc na pewno tam uda mi się ten czas jakoś fajnie spędzić. I to chyba tyle. Wiem, jakie już spędzę. Spędzę je ze swoją dziewczyną w Austrii, w Alpach. Mam, ale teraz nie mogę powiedzieć. Jasne. Whisky, lód, dom, jakiś dobry film, może coś do jedzenia. Ja mam zamiar wziąć romantyczną kąpiel w jacuzzi z płatkami róż. W domku, bez problemu, bez kombinowania.